Czy wiecie, jak dodać uroku swoim ulubionym rzeczom? Powitajcie ten rok w trochę inny sposób. Oto porcja genialnych projektów dla wszystkich miłośników jednorożców. Można zgłodnieć od tego galopowania. Burczy mi w brzuchu. Szybko! Weź kilka, póki nikt nie patrzy. Nielimitowane słodycze są najlepsze. O nie! Bierz różdżkę i zmykaj. Uff, co za dzień. Czas się zrelaksować przy serialu. Ha? Co się stało? To nie pilot. O-o, wziąłem pilota zamiast różdżki. Też chcecie mieć taki bajeczny strój? Przygotujcie wyciętego jednorożca i połóżcie na środku koszulki. Wlejcie kilka kropel żółtej farby do spryskiwacza z wodą i wymieszajcie. Wybierzcie swoje ulubione kolory i zacznijcie spryskiwać nimi koszulkę. Wow! Teraz odklejcie szablon. Czas ozdobić jednorożca kolorowymi koralikami. Tak, wstążka to świetny pomysł. Możecie zrobić z niej opadającą grzywę. Piękne, prawda? Teraz przygotujcie kilka kawałków kolorowego tiulu o tej samej długości. I przywiążcie je do gumki. Używajcie tej techniki, aby przymocować każde pasmo. Pamiętajcie, żeby mocno związać. Dokładnie. Spódniczka gotowa. Wyglądam bosko, wiem. Ale wiecie co? Brakuje jeszcze makijażu. Trzeba to naprawić. Te odcienie są naprawdę piękne, prawda? Też chcecie zamienić puder w kompakcie w jednorożca? Złapcie za pędzel i do dzieła. Zacznijcie od namalowania oczu. Widzicie, jakie to proste i szybkie? Nie zapomnijcie o słodkim uśmiechu. Weźcie dwa kawałki modeliny i rozwałkujcie na płasko. Teraz uformujcie z nich uszy jednorożca. I połóżcie jeden na drugim w ten sposób. Weźcie większy kawałek modeliny i rozwałkujcie tak, aby wyglądał jak marchewka. Coś wam to przypomina? Możecie nawet wykonać żłobienie, obracając róg. O tak! Wow! Piękne! Teraz, używając wyobraźni, ulepcie kolorową grzywę. Nalejcie krople kleju na spód rogu i go przyklejcie. Jeszcze uszy i grzywa. O, jednorożcowe nowe! Ale czekajcie! Co powiecie na odrobinę magii na ulubionej szmince? Upewnijcie się, że jest dobrze zamknięta i pomalujcie opakowanie na biało. Widzicie tę przezroczystą część? Odczepcie ją na moment. Nanieście farbkę na gąbeczkę i wklepujcie powoli. Kolory dowolne. Kiedy wyschnie, weźcie kilka filcowych ozdób w ulubionych kształtach i zacznijcie dekorować szminkę. Oczywiście z pomocą gorącego kleju. Przyklejcie je do opakowania, jak tylko macie ochotę. I ile tylko chcecie. Na końcu udekorujcie nieco górę. Weźcie swoje ulubione koraliki i wypełnijcie nimi przezroczystą zatyczkę. Gratulacje! Wasza własna, bajeczna szminka! Wow! Patrzcie na te kolory! Przyda mi się trochę magii, żeby dokończyć ten look. Uff, ale nic świątecznego! O tak! Idealny wybór! Jak zrobić taki piękny róg jednorożca? Przygotujcie klej i opaskę do włosów. Posmarujcie klejem całą opaskę od zewnątrz. Zanim wyschnie, posypcie ją ulubionym brokatem. Perfekcyjnie! Teraz rozwałkujcie dwie kulki modeliny w ten sposób. Złóżcie je razem. I zacznijcie nawijać wokół palców, stopniowo zwężając róg. Ma wyglądać mniej więcej tak. Pamiętajcie o dziurce u podstawy. Teraz rozgniećcie mały kawałek modeliny. I
zacznijcie zwijać. O tak. Dodajcie drugi kawałek, żeby całość przypominała kwiat. Wow, wygląda niesamowicie. Zróbcie kilka różyczek w różnych kolorach i rozmiarach. Przygotujcie blaszkę do pieczenia i umieśćcie na niej swoje wyroby z modeliny. Pieczcie przez około 30 minut. W międzyczasie weźcie kawałek filcu, owińcie wokół opaski i przyklejcie. To będą uszy. O, ale słodkie! Teraz nalejcie krople kleju na filc i dociśnijcie do niego ciemniejszy kawałek. To doda nieco głębi. Kiedy róg będzie gotowy, przyczepcie go na opaskę i zabezpieczcie trytką. Odetnijcie jej nadmiar. A co z kwiatami? Nanieście na nie trochę kleju i przyczepcie do opaski. Przytrzymajcie, aż wyschnie. A teraz reszta kwiatów. Korona dla królowej jednorożców. Hej, może pokażesz swój nowy look przyjaciółce? Betty, popatrz! Fantastyczny strój, co nie? Ktoś tu jest bardzo zajęty. No już, odłóż telefon i spójrz na mnie. Ups. Wow, coś ty zrobiła z moim etui? I dlaczego ten koteł jest na mnie zły? Przepraszam, że nie zwracałam na ciebie uwagi. Jestem twoją najlepszą przyjaciółką. Obiecuję, że to się już nie powtórzy. Uff, moja różdżka. Wybacz, proszę. O, pogodziły się. Magia jednorożca działa. Chcecie zrobić takie etui? Przyklejcie końcówkę do dekoracji ciast do takiej tubki. Wygląda naprawdę smacznie. Ozdóbcie etui w ten sposób. Prawdziwa czekolada? Dobre oko do szczegółów ma tutaj ogromne znaczenie. Pamiętajcie, by nie zostawić żadnych pustych przestrzeni. Prawie gotowe. Teraz przyklejcie figurki i inne fajne ozdoby. Wow, oba etui wyglądają naprawdę ekstra. Niegrzeczny kiciuś i dobry kiciuś. Który lepszy? Widzicie? Telefon nie musi być nudny. Co by tu jeszcze zamienić w jednorożca? Wszystko! Ha? Co się dzieje? Włączyłaś mój serial. No cóż, magia się skończyła. Obejrzyjcie nasze śmieszne wpadki, bez których nie powstał jeszcze żaden filmik. Podzielcie się magią ze znajomymi i subskrybujcie kanał 1-2-3-Go Play na YouTubie, jeśli macie ochotę na więcej.